Cześć, dzień dobry. Na wstępie muszę wam coś powiedzieć. Nie jestem youtuberem, nie jestem vlogerem, nie umiem nagrywać filmów ani ich montować. Nie jestem też dietetykiem, nie jestem trenerem osobistym. Także jeżeli będziecie mnie naśladować, to pamiętajcie, że robicie to na własne ryzyko. Ja ostrzegałem. Na razie. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah. Cześć, dzień dobry. Niedziela, godzina 13, szybkie ważenie. Po ważeniu mam starek w garść i lecę na Olimpię. Może się uda jakieś warzywa kupić w dobrej cenie. Uhuhu. Nie wiem, czemu mam taki dobry humor. Teraz poszedłem spać o 5. A dobry humor pewnie dlatego, że dobra waga. Dziesiąt, osiem i cztery. Kawał potwora. Dobra, idę, bo mi się ryneczek zawinie. Wróciłem z Olimpii. Godzina 15. Ale nic nie kupiłem, bo poszedłem za późno i już większość bazarku nie było. Zaszedłem tam przed 14, także polecam, jeżeli tam się wybieracie, to tak 13, 13.30 najpóźniej, bo po 13.30 już się zawijają i tam nikogo nie ma. No, ale nie o tym. Wydaje mi się, że chyba wczoraj, znaczy wczoraj, dzisiaj rano nie powiedziałem, co wczoraj zjadłem. A więc, było to kilogram schabu wieprzowego, 1300 kalorii. Kilogram kefiru 500 kalorii, czyli 1800. 500 gramów twarogu 500 kalorii, czyli 2200. 2300. Plus 2 kilo galaretki 2500 kalorii. Natomiast spaliłem spacer 9 km 700 kalorii. Życie 1400, 2100 kalorii, plus ćwiczenia 500 kalorii, czyli 2600. Czyli 2600 minus 2500 to jakieś minus 100 kalorii wczoraj około było. No, także podciąganie zrobimy teraz. Później białeczko i kolagen wypiję. A później sobie zmontuję film. Takie plany na najbliższy czas. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm crazy, I'm bad. Do no cap. Only God wants you, better go live it up.
I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm back, baby, I'm back. I got the cash. Siema. Słuchajcie, pokażę wam, jak zrobić pyszny deser taki, że normalnie odlecieć idzie. No, pyszny, ale najpierw jeszcze taki wstęp. Do tego deseru użyjemy kefiru mlekowity. I powiem wam, że jakby ogólnie ja bardzo lubię kefiry, ale kefir mlekowity to chyba bije wszystkie inne na głowę. No, w ogóle ja bardzo lubię na białych. Jakby ktoś z mlekowity to oglądał, to ja bym chciał powiedzieć, że ja bardzo chętnie będę wasze produkty codziennie jadł i reklamował, tylko mi dostarczcie ich dużej ilości. Będę waszym influencerem od marketingu. No, serio mówię. Mlekowita jest najlepsza. Jest jeszcze w Lubelskim jakieś taka firma. Tylko nie wiem, jak się nazywa. Ale oni mają takie twarogi smakowe, bardzo dobre. Nie wiem, jaka jest spółdzielnia mleczarska w Lubelskim. Dobra, nie przypomnę sobie. W każdym razie, jakby ktoś z mlekowity chciał trochę swoich produktów mi przesłać, to tam na dole w opisie pod filmem jest link do mnie. Dobra, głupoty gadam już. Pokażę wam, jak zrobić super deser i będziemy potrzebowali tak kefir, najlepiej mlekowita, sos zero, jakiś słodki, ja używam trec, słodzik, najlepiej w płynie, jak nie macie, to może być erytrol, aromaty jakieś, najlepiej ciasteczkowe, czekoladowe, słodkie. Kakao. Karob, jak nie macie, to po prostu użyjcie zamiast karobu kakao, bo to jest takie kakao, tylko inne, podobne. Cynamon. To wszystko. I tak. Odkręcę, a może wstrząchniemy najpierw kefirek. Odkręcamy i dodajemy po kolei wszystkie składniki.
Słuchajcie, to ma... To ma 50 kalorii w 100 gramach, czyli tyle co kefir. A to smakuje jak shake czekoladowy. Taki kilogramowy kefir to ja wypijam na raz. Pyszne jest. Taka butelka ma 500 kalorii. Więc teoretycznie trzy takie butelki dziennie i nie musicie nic więcej jeść. Już połowy nie ma. Chyba się zasłodziłem. Dobra. Połowa wypita, połowa na później. Idę montować film. Jest 22. Późno już. A my jeszcze mamy saunę i kąpiel. I do zmontowania cały odcinek. A jutro o 8 trzeba wstać do pracy. Trzymajcie się.